Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, spotkał się z mieszkańcami Sieradza. Podsumował 5 lat rządów PO. Poseł Tomczyk podkreślał, że był to bardzo trudny, ale jednocześnie korzystny czas dla Polski. One na pewno były trudne, bo przez te ostatnie 5 lat zdarzyło się prawie wszystko, co mogło się zdarzyć. Poprzez powódź, katastrofę smoleńską i 1000 takich rzeczy, które po prostu trzeba było przetrwać. Ale ten okres to też pieniądze z Unii Europejskiej. Ponad 280 miliardów złotych, które zostały wpompowane tak naprawdę w polską gospodarkę, w autostrady, w drogę ekspresową S8, którą już za kilkanaście miesięcy pojedziemy. Przed nami oczywiście negocjacje kolejnego budżetu, bo to są tak naprawdę pieniądze, które są przeznaczone tylko na inwestycje. To nie są pieniądze na emerytury, to nie są pieniądze na pensje dla urzędników, tylko to są pieniądze na inwestycje, na drogi, na miejsca pracy, na dotacje dla przedsiębiorców, na przedszkola, na żłobki, na szkoły, na to, co tak naprawdę jest nam teraz potrzebne. Zmiany w naszym regionie związane są przede wszystkim z budową drogi ekspresowej S8. Władze miasta liczą na to, że po jej otwarciu do Sieradza uda się przyciągnąć kolejnych poważnych inwestorów. Poseł Cezary Tomczyk zapewniał, że rządowe działania mają sprzyjać rozwojowi kraju. Przedstawił plan dla Polski. Plan tak naprawdę opowiada o tym, o czym mówił premier podczas swojego tak zwanego drugiego exposé. Są 3 podstawowe hasła, które tutaj widzimy, czyli rodzina, praca, inwestycje. To są 3 rzeczy, które w tej chwili są bardzo ważne z punktu widzenia rodziny, czyli mówimy tutaj o dzietności, o tym, jak pomóc młodym matkom, młodym rodzicom, żeby im było lżej. Druga sprawa to praca. Wiemy, że mimo tego, że nasz kraj pięknieje, jest coraz lepiej, to ludzie ciągle nie mają pracy i mimo, że to się zmienia, to nie tak, jakbyśmy chcieli. W związku z tym też cały komplet rozwiązań dotyczących pracy. I trzecia rzecz to inwestycje. Inwestycje, czyli to, co tak naprawdę generuje tą pracę. Inwestycje to też pieniądze z robót publicznych, z budowania autostrad, przedszkoli, żłobków i dziesiątków innych rzeczy, które są tak bardzo potrzebne. Plan dla Polski ma być podstawą dla ustaw, które pozwolą na rozwój gospodarki i uchronią ją przed poważnym spowolnieniem. Sposobem na ochronę przed kryzysem mają być fundusze unijne. Batalia o ponad 400 miliardów złotych trwa.